www.radiowrocław.eu. Czekaliśmy na ten dzień 28 lat, ale nareszcie do sprzedaży trafiło pierwsze nieoficjalne urządzenie odtwarzające kartridże z Nintendo 64. To ważny moment dla fanów konsoli, która znana jest nie tylko z trudności w emulacji, ale również problematycznej jakości wyjścia wideo oficjalnego sprzętu. Omawiany dziś gadżet jest nietypowy, bo nie jest to nowa retro konsola, a dodatkowy moduł do niszowego i drogiego ekosystemu Polymega. Więcej na jego temat dowiecie się z naszych starszych materiałów, klikając w adnotację na ekranie. Niezależnie natomiast od tego, czym jest moduł Ultra, fani retro powinni być podekscytowani, bo to jasny znak, że w najbliższych latach spodziewać możemy się kolejnych produktów tego typu. Jak zawsze, potrzebny był tylko ktoś, kto przetrze ten szlak. W wycenionym na około 360 zł plus wysyłka i cło, więc w Polsce pewnie bliżej 500 w pakiecie, znajdziemy wspomnianą wyżej przystawkę oraz nowoczesny kontroler. Złośliwi powiedzą, że to spora cena za emulator Nintendo 64 w ładnym opakowaniu, ale mimo wszystko pod maską kryje się tu więcej niuansów niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Instalacja gadżetu jest banalnie prosta. Należy zaktualizować Polymega do najnowszej wersji oprogramowania, a potem po prostu wpiąć moduł. EM05, jak numeruje go pudełko, nie odtwarza zewnętrznych ROMów. Zagramy jedynie na legalnych kartach, więc jest to propozycja raczej dla graczy posiadających już pokaźne kolekcje gier. Wpięty kartridż zgrywa się na dysk konsoli i zostaje dodany do naszej cyfrowej biblioteki. Od tego momentu możemy grać bez żonglowania plastikiem w gnieździe, a system sam rozpoznaje, co to za gra i pobiera z sieci odpowiednią okładkę, opis, a nawet opcjonalnie kody GameShark. U frontu znajdują się cztery porty. Oczywiście wypniemy w nie dołączonego pada, ale zadziałają również oryginalne kontrolery Nintendo 64 i kompatybilne zamienniki. Porty poniżej pozwolą też na granie niektórymi padami USB. Polymega twierdzi, że odpala ponad 99% gier ze sprzętu Japończyków i moje testy wskazują, że może to być prawda. Natomiast z bardzo dużym ale. I od razu zaznaczę, z modułem nie działają piraty, repliki, multikarty, ani żadne współczesne wydania takie jak 40 Wings. Może zmieni się to w przyszłości, ale raczej bym na to nie liczył. Natomiast kompatybilność z oficjalną biblioteką faktycznie jest wysoka. Sprawdziłem każdą posiadaną przez siebie grę z regionów europejskiego, amerykańskiego i japońskiego i faktycznie wszystkie się uruchomiły. Więc technicznie jest to prawda. Natomiast jakość emulacji odpalonych gier to już zupełnie inna kwestia. Jest to system z oprogramowaniem aktualizowanym przez internet, więc trzymam kciuki, że z czasem będzie lepiej. Pierwsza sprawa, jakość obrazu. Z jakiegoś powodu autorzy uparli się, żeby odwzorować jak najwierniej okropność prawdziwego Nintendo 64 bez żadnej próby jego podreperowania. Czasem wręcz wyglądają gorzej niż oryginalnie. Wideo bywa mało czytelne, zniekształcone, o niskiej rozdzielczości, gry wykorzystujące przeplot wykazują zauważalny, nieprzyjemny bobbing, czyli charakterystyczną wibrację obrazu. Fundamentalnie nie ma z tym nic złego, gdyby była to opcja, którą można skonfigurować lub wyłączyć. Niestety tak nie jest. Na ten moment Polymega oferuje bardzo wąskie opcje konfiguracji obrazu, przez co gry, choć nie wszystkie, wyglądają często brzydko. Taki Superman 64 na przykład renderowany jest w zasadzie bezbłędnie. Z drugiej strony na menu w Pokémon Stadium 2 nie da się prawie patrzeć. Ocarina of Time wygląda dobrze, ale jest rozmyta, a Rogue Squadron, jedna z najtrudniejszych do zemulowania gier na ten system, wykazuje praktycznie wszystkie problemy emulacji. Od wibrującego przeplotu, przez uwydatnione piksele, po nieczytelne detale, które mógłby pokochać tylko kineskop. Fani platformy nie są zadowoleni z braku możliwości konfiguracji wyświetlanego obrazu, więc jestem pewien, że w przyszłej aktualizacji Polymega zmieni zdanie i umożliwi edycję sposobu wyświetlania. Tymczasowo natomiast na grę nałożyć można jeden z wbudowanych filtrów, które co prawda nie rozwiązują kłopotliwej sytuacji, ale przynajmniej umożliwiają zamaskowanie najbardziej uderzających defektów.
To jednak tylko jeden z problemów modułu Ultra. Na tę chwilę bowiem kompatybilność kończy się na uruchamianiu gier. To jak działają, to już kwestia zupełnie inna. Jeśli założymy, że emulacja prawidłowa to taka, gdzie gra działa nie do odróżnienia od konsoli, czyli przycina tam, gdzie prawdziwe N64 i w tych samych miejscach działa płynnie, to niestety z tym bywa bardzo różnie i paradoksalnie nie zawsze tak, jakbyśmy się spodziewali. Wiele popularnych gier działa akceptowalnie. Mario 64, GoldenEye czy Banjo-Kazooie wydają się śmigać z grubsza tak, jak zapamiętałem, ale nie można tego powiedzieć o każdej grze. Zdecydowanie zbyt szybko działa Carmageddon 64, który pędzi na złamanie karku. Jest to gra znana z tego, że w oryginale klatkuje jak cholera. Tu działa całkiem spoko, więc to, czy jest to kwestia dobra, bo gra działa lepiej, czy zła, bo nie działa jak na Nintendo 64, pozostawiam wam. Myślę natomiast, że z czasem ekipa Polimegi będzie jakość emulacji szlifować. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo na ten moment idzie ona na zbyt wiele kompromisów. Jest to jedyne takie urządzenie na rynku, więc ciężko przyrównywać je do czegokolwiek innego, by wnioskować na tle konkurencji. To przyjemna pierwsza próba, ale na pewno mogło być dużo, dużo lepiej. Nie jest to natomiast koniec tej historii, bo emulacja Nintendo 64 to też dużo więcej. I kontrowersyjnie powiem, że to element, który zmienia moje postrzeganie tego ekosystemu i sprawia, że cena akcesorium staje się bardziej strawna, wręcz zaskakująco niska. Po pierwsze, kontroler. Pad Nintendo 64 jest legendarnie koszmarny i ludzie żartują, że wymaga do obsługi trzech dłoni. Wariant dołączony do Polimegi wyraźnie inspiruje się czymś z pogranicza Dreamcasta, Xboxa i GameCube'a, oferując alternatywę bardziej przyziemną i wygodną. Jest wykonany naprawdę nieźle. Na plus zdecydowanie zaliczyć można długi pleciony kabel, czy żłobiony ośmiokierunkowy analog jak w oryginale. Choć ten mógłby mieć trochę głębsze żłobienia, bo wydaje mi się, że dużo trudniej jest tu utrzymać gałkę w określonej pozycji. To solidny pad, dużo przyjemniejszy w użyciu niż oryginalny. Tylko wymusza przyzwyczajenie się od nowa do sensownego sterowania w grach, które do tej pory potrzebowały użycia trzech dłoni, ucha i chomika. Ale nawet sam kontroler do Nintendo 64 to nie jest taka prosta sprawa, bo Polimega obsługuje również tak zwane paki, czyli moduły rozszerzeń dla konsoli wpinane bezpośrednio w jego gniazdo. Expansion Pack wklikiwany w konsolę jest wbudowany w oprogramowanie emulatora i nie wymaga instalacji. Controller Pack, czyli nintendowska karta pamięci wpinana w pada, również emulowana jest programowo, ale system umożliwia też używanie prawdziwego paka i kopiowanie zapisów z i na urządzenie. Z Polimegą zadziała też Rumble Pack, czyli moduł wibrujący. Unikatową cechą modułu Ultra jest wsparcie Transfer Packa, czyli akcesorium łączącego Nintendo 64 z Game Boyem. Polimega zmienia się wtedy w zgrywarkę gier przenośnych i pozwala nam zapisać je w pamięci konsoli. Jest to proces powolny. Zapisanie takiej gry trwa nawet kilka minut, bo takie jest fizyczne ograniczenie nintendowskiego akcesorium. Wsparcie Transfer Packa jest też w tym momencie w Polimedze dość szczątkowe, ale też obiecujące. No ale do czego to służy? Niektóre tytuły Nintendo 64 potrafią wchodzić w interakcje z grami gameboyowymi i na przykład czytać dane zawarte w ich save'ach. Pokémon Stadium umożliwia chociażby importowanie swoich gameboyowych stworków, żeby walczyć nimi na wirtualnych arenach. I te cechy są zaimplementowane w kompatybilnych grach również na Polimedze. Bardziej zaawansowane elementy, na przykład możliwość grania w gameboyowe gry we wbudowanym odtwarzaczu Pokémon Stadium 2, nie działa na razie wcale. Mówię na razie, bo plotka głosi, że Polimega pracuje nad gameboyową emulacją, więc możliwe, że w przyszłości będziemy mogli nie tylko zgrywać je do pamięci Polimegi, ale też odtwarzać je, czyniąc z modułu Ultra gadżet 2 w 1. Oczywiście pod warunkiem, że mamy już dostęp do Transfer Packa.
Biorąc więc pod uwagę, jak złożony był to projekt, mamy tu wypadkową skomplikowanej emulacji, pierwszy sprzętowy emulator Nintendo 64 w historii, nietypowy kontroler z gniazdem rozszerzeń i wyzwania związane z jego obsługą, jestem zaskoczony, że mimo wszystko pierwsza próba stworzenia takiego urządzenia jest stosunkowo udana, a z czasem na pewno stanie się jeszcze lepsza. Oficjalna cena detaliczna $70 też nie wydaje mi się przesadzona. Sam dobrej jakości zamiennik pada do N64 to koszt rzędu $40, a tu uwzględnić trzeba też damper i sporo inżynierii, by skleić ten cały projekt do kupy. Co prawda, producent poszedł w tym wypadku na kompromisy. Cena jest wyższa niż standardowe $60 pozostałych modułów i jest to też jedyny dostępny moduł do Polimegi, który w zestawie nie zawiera żadnych wbudowanych gier, ale widzę to jako sensowny kompromis. Tak, efekt końcowy może zawodzić oczekiwania użytkowników spodziewających się dojrzałej alternatywy dla modów HDMI czy standardowej emulacji. Ale ja sam uważam to za całkiem niezły start i mam nadzieję, że teraz w aktualizacjach oprogramowania i dalszych produkcjach może być już tylko dużo lepiej. Halo!